Kolejne ligowe zwycięstwo Olimpii Grudziądz, tym razem nad Sandecją Nowy Sącz. Spotkanie od samego początku przebiegało po myśli grudziądzkiego zespołu. Niemniej goście zdobyli jedną honorową bramkę. Aż dwie czerwone kartki dla gości znacznie ograniczyły ich możliwości kadrowe na boisku i zaburzyły ustawienia na niekorzyść zespołu z Nowego Sącza. Po 28 kolejce Olimpia Grudziądz na 5 pozycji w grupie, Sandecja 9 w tabeli. Myślę, że w takim moim najlepszym podsumowaniu to będą gratulacje oczywiście za zwycięstwo dla trenera i dla piłkarzy Olimpii. I więcej już powiem tak uczciwie, że nie chciałbym więcej komentować. Dziękuję. Też zacznę od gratulacji, ale nie za dzisiejsze spotkanie, tylko po prostu za całość tą pracę w Sandecji, bo pamiętam jak ten Kuźma przychodził do Sandecji, to leżeli i bardzo ciężko oddychali i teraz jest to zespół, można powiedzieć, środka tabeli, tak podobny, o podobnych umiejętnościach do nas i grający, można powiedzieć, jak na tą ligę, na atrakcyjny futbol, troszkę może mało skuteczny w dzisiejszym dniu, prawda? Czy za mało może tak, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, mówię, to nie mnie oceniać, ale na pewno dużą pracę tutaj, mówię, trener wykonał i jest to zespół, z którym się każdy liczy w tej lidze. Ponadto troszeczkę mnie martwiły statystyki. Prezes mnie przed meczem przestraszył, że do tej pory jeszcze nigdy z Sandecją po prostu nie wygraliśmy. Ja mówię, szczerze, mnie za bardzo statystyki nie interesują. Aczkolwiek gdzieś tam głęboko siedzi, że jest to przeciwnik niewygodny, prawda? Tutaj zawsze remisuje, u siebie wygrywa i tak dalej. Aczkolwiek no, troszeczkę postawiliśmy troszeczkę na ofensywnych zawodników dzisiaj bardziej i można powiedzieć, to się opłacało. Dosyć szybko otworzyliśmy wynik, a potem można powiedzieć, staraliśmy się to kontrolować. No, ta bramka z rzutu wolnego troszeczkę niepotrzebnie wprowadziła troszeczkę nerwowości, bo gdybyśmy jeszcze przez parę minut nie stracili tej bramki, to wydaje mi się, że ten mecz był o wiele spokojniejszy do końca. Ale gratulacje moim zawodnikom. Tak mogliśmy uczcić dzisiejsze święto. Trzy bramki zdobyte po ostatniej, można powiedzieć, po susze, gdzie dwa mecze zagraliśmy na zero, jeżeli chodzi o ofensywę. Gratulacje, ale mówię, trzeba myśleć już o następnym meczu i jak najlepiej się do niego przygotować. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania?